Elvisa, czyli trzeciej planety Układu Valkyria. Witam was, wujek Elvis, i lecimy dalej po doktora Bernarda Szybkowa. W chrom. Tu będzie kilku harcerzyków, na razie nie widzę żadnego. O-o. Aha, dobra. Tu jest zamknięte. Winda jakaś, nowa winda, choinka. Ja się zawsze gubię. Aha, dobrze, idziemy. Tu są te działa wyłączone. Na dół. Pięknie zerwał za pierwszym strzałem. A więc broń przetestowana. Ja myślę, że na następną misję wezmę coś innego. Po co ja że to ma... Kurde, mol, po co ja te apteczki biorę? Nie, to jest przyzwyczajenia, bo w innych shooterach, w innych FPS-ach Q i E się wychyla zza rogu. No niestety w Chrome nie ma takiej specyfikacji. Szybkow. Profesorze Szybkow. Co znowu? Przyszedłem pana uwolnić. Uwolnić? Jesteś z Korteku? Nie, zlecono mi pana uwolnić. Zresztą co to za różnica? Żadna, tak. Ale nie mogłoby to poczekać jeszcze parę dni? Że co? Jak mam pracować, jeżeli ciągle mi się przerywa? Na pewno dobrze się pan czuje? Może pan chodzić? Głupie pytanie. Naturalnie, że mogę. Okej. Okay. Teren czysty. Idziemy do samochodu przed wejściem. I tu jest trochę coś dziwnego, ponieważ Bernard Szybkow pytał się o Kortek i wcale nie wygląda na... Wcale nie wygląda na porwanego. Mhm. To oznacza tylko jedno. Nieszczęście. Kerry, profesor Szybkow jest ze mną. Musisz nas stąd zabrać. Nie wyląduję na lądowisku. Roi się tam od ciężkiego sprzętu, chyba sprowadzili posiłki. Najbliższe miejsce, gdzie mogę posadzić wahadłowiec, to polana 2 kilometry na północ od was. Będziemy tam za 5 minut. Aha, już to widzę. Trudno, trzeba się będzie sprężyć i dotrzeć tam za 5 minut. Ale tam coś powłączali, jakieś radary, wyrzutnie rakiet, coś a la Katiusza. I zobaczymy, czy uda nam się wyrwać z Szybkowem, który wcale nie wygląda na porwanego. Ładne masz zdjęcie w identyfikatorze, ci powiem. Profesorze, umie pan prowadzić ten pojazd? Oczywiście, że tak. Zwykłem takim jeździć. Kiedyś. Więc niech pan prowadzi, ja będę strzelał. Ej, elegancko. Okej, jestem. Może nie widać było, ale mnie nie było. Można powiedzieć cały dzień. Ja zrobiłem sobie dzień przerwy od nagrywania tego odcinka. A, brakło mi czasu i to właśnie dlatego. Dobra. Profesor Szybkowar, Bernard Szybkow. Zapierdziela. Tym oto wspaniałym pojazdem. Szkoda, że tak wolno. A mam nadzieję, że damy radę. Uwaga! Brama przed nami. Widzi ją pan? Widzę, widzę. Staranujemy ją. To nie będzie konieczne. Trzymaj się! A jednak staranował. Przed nami blokada. Proszę spróbować ją ominąć. Mamy kłopoty. Proszę jechać, ja zajmę się wahadłowcem. Kłopoty to moja specjalność.
A tutaj mamy cztery działka, które nam niszczą drastycznie pojazd. Ale my je załatwimy. Coś się zatrzymał. Zbaraniałeś jedrze, chłopie. Tam chłopacy mają brzydkie zabawki. Trzeba ich szybko sprzątnąć, bo oni mają te rakietnice. Tu się wypasają dinusie. Niech się wypasają. Tym razem do nich strzelą nie będę. A nie dogonią nas. Tam widzieliśmy przez chwilę obóz jakiś. Cholera. Stój! Nie przejedziemy tędy. W lewo. Zdaje się, że to droga do głównego obozu. Nie wiem, czy to rozsądne. Nie mamy innego wyjścia. Niech pan skręca w lewo i proszę nie spuszczać nogi z gazu. Cholera. Kelly, zmiana planów. Musisz posadzić wahadłowiec od południowej strony obozu. Zwariowałeś? Chcesz przejechać przez środek obozu? Czekaj na nas przy drodze na południe. Bardzo odważne, ale niezbyt mądre. Transporter! Widzę! W prawo, teraz! Ale zarzuciło pięknie. Zmieścił się przed laserem. A jednak dobrze umie jeździć. Ciasno, ciasno. I zarzuca na tej trawce. Jedź. Ładuj. Jakieś nielegalne zgrupowanie. Ale wujek Elvis je. Co pan robi? Nie zamierzam na nich wjechać. A no tak. Ruszaj. Po trupach się nie jeźdź. Fajnie to wygląda. Przekozacko powiem. Uwaga. Brawo. Transporter. Jedrze. Jesteśmy odcięci, wracaj. Ja cię kręcę, jedrze. Pięknie nas do nas ładował. Tam jeszcze jeden. O kurna! Nie przejedziemy! Jedź, nie pierdol. Nam się pojazd kończy. Skręć w prawo. Coś czuję, że chyba z tego jednak nie wyjedziemy. Że jednak szybko nas nie uwolni. Jeszcze pięknie, żeś tu wjechał. Ja jednak marnym jest kierowcą. Trochę dziwnie to wygląda. Łasz, walkery. Ja pitole, nawet nie wiadomo do kogo strzelać. Macie. Jedź, że przyśpiesz, chłopie, przyśpiesz, że to. No jakoś udało się przez ten obóz przejechać. Widzę cię. Wahadłowiec za moment wyląduje. Mówiłam ci, że to będzie bułka z masłem. O, bułeczka z masełkiem, jak tralala. Ale udało się. Misja zakończona cutscenką, kolejnym filmikiem. I niezłą muzyką. To co lubię. Sukces, gratulacje. Wciśnij spację, by kontynuować. Nie, wy nie musicie spacji wciskać. Oczywiście, że nie, to tylko ja. Właśnie wcisnąłem spację. Następuje ładowanie do następnej misji. Ta blondyna w żółtym kostiumie to Kerry, a ten przekozak w tym bujnym fryzie to oczywiście wujek Elvis. Nie no, Bold Logan. Dziwny ten Szybkow. Nie był za bardzo szczęśliwy, że go stamtąd wyciągnąłem.
I ledwo znalazł się na pokładzie, od razu chciał szyfrowane połączenie z Kortekiem. Mówiłem ci, że coś tu śmierdzi. Nie rozumiem tylko... Zapomnij o Szybkowie. Mamy nowy kontrakt. Szybko? Jak to? Kontaktował się ze mną Spacon. Mają dla nas pilną robotę. Co im zginęło tym razem? Chodzi o górników na Terbonie. Jest tam mała kolonia górnicza. Spacon ma z nimi kontrakt na wydobycie monocytów, cokolwiek to jest. Ci górnicy mają jakieś poważne problemy. Monocyty. Człowiek ze Spaconu chciał, żebyśmy się z nimi pilnie skontaktowali. Dostaliśmy już kasę za ten emiter? Wszystko jest w porządku. Myślę, że Spacon nie ma problemów z wypłacalnością. Dobra, połącz mnie z tymi górnikami. Nazywam się Brown. John Brown. Reprezentuję górników z Terbona. Więc no, mamy tutaj na Terbonie spory problem. A w Spaconie kazali nam się skontaktować z wami. O co chodzi? To trwa już jakiś czas. Jesteśmy nękani. Właściwie napadani przez tę bandę. Nazywają się Hannibalami. Hannibale. Nie wiem, jak jeszcze można ich nazwać. Kradną nam sprzęt, niszczą instalacje, a ostatnio zaczęli zabijać. Ochrona kolonii to zadanie protektoratu. Po to płacicie podatki. Niby tak, w teorii. 2 tygodnie temu obiecali przysłać oddział pacyfikatorów, ale jak dotąd ani słychu. Typowe. Na dodatek sytuacja bardzo się skomplikowała. Dziś w nocy te świry ukradły nam samojezdny moduł zasilający. Jest dla nas bezcenny. Jeszcze uprowadzili moją córkę. Współczuję. Skąd się wzięli ci, jakim tam, Hannibale? Hannibale. Musieli wylądować na Terbonie niecały miesiąc temu. Nie sądzę, by mieli własny statek. Mają swoje obozowisko, ale od czasu do czasu przemieszczają się. I jak będzie? Pomożecie nam? Pomożemy! Proszę. I będzie super. Będę u was za 2 godziny. Dzięki Bogu. Spacon miał co do was rację. Do zobaczenia. Czym się? Ciekawe, jak trzeba ratować księżniczkę, nie zastanawiasz się długo. Robota jak każda inna, a Spacon to nasz sprawdzony klient. O kurde, a zazdrosna? Jasne. Czyżbyś była zazdrosna? Zazdrosna? Ha, to dobre. To promieniowanie na Herbusie zaszkodziło ci bardziej niż sądziłam. Skontaktuj się ze Spaconem i powiedz im, że lecę na Terbon. Będę w magazynie. Kerry jest zazdrosna, jeżeli chodzi o księżniczki. Dobra, ale tą księżniczkę będziemy ratować w następnym odcinku. Mamy jeszcze jeden przerywnik filmowy. Niby to jest ich obóz. Tu trzymają SMZ-a. Mam nadzieję, że jest tu też moja córka. Ilu ich tam może być? Ciężko powiedzieć. Większość włóczy się bez celu po pustyni. Mają jakiś ciężki sprzęt? Przeważnie 4-kołowe RMG i ścigacze. Widzieliśmy też kilka walkerów. A, te malutkie walkerki. To chuj. Dobra. Będę potrzebował transportu. Zawiozę cię. Pójdę przygotować pojazd. Kerry. Jestem. Porównaj nasze skany terenu i mapy kolonistów, a potem wyślij mi wyniki. Daj mi 5 minut. Okej, do usłyszenia. Na razie. Istru. Z Herbusa lecimy na Terbona. A raczej leci Bold Logan, bo Kerry zostaje. A ja mam nadzieję, że zostaniecie do końca tego projektu. Jest to cudo z tłumikiem. I chyba zaryzykuję, wezmę, przetestuję, bo tutaj pozostałe bronie już strzelałem z takich broni, jak tu są. Nóż w tej grze to jest bez sensu, nie wiem po co dali. Zasięg 1 metr, ciekawe. Jeden magazynek wystaje za daleko i się nie da. Ale weźmiemy sobie też tego shotguna. Cztery granulaty. Amunicję. Dziewiąteczka do tego. Tak jest. I 12 do naszego shotguna. Myślę, że tyle chyba wystarczy. 50 śrutów. Jest pojemność magazynka 50, a tu jest 50 na paczkę. Ta, dawaj jeszcze jedno.
Dobra, byłoby. Wyposażenie, apteczunie. Oczywiście apteczek dostajemy więcej. Lornetkę prezentowałem w pierwszym odcinku. Myślę, że nie będę prezentował lornetki bez sensu. Szkoda tylko zajmować miejsca w naszym plecaku. No oczywiście jak nacimy wejść standard, to weźmiemy standardową broń, taką jak jak w pierwszej misji nam zaprezentowano. I odprawa. Zgodnie ze słowami Johna Browna, gang Hannibali nie wygląda na dobrze zorganizowaną grupę. Nie wiadomo skąd to wyczasnęli, ale posiadają trochę ciężkiego sprzętu, w tym walkery. Karabiny szturmowe są najprawdopodobniej standardowym wyposażeniem członków bandy. Pustynny teren z porzucanymi głazami powinien sprzyjać cichej akcji. Jeżeli trochę się postarasz, będziesz mógł załatwić większość roboty, pozostając niezauważonym. I na to będę liczył oczywiście. Zaczynamy misyjkę. Nie martw się, przywiozę ją z powrotem. Twoim celem jest odszukanie i odbicie z rąk porywaczy córki Johna Browna, Lizy. Dodatkowo powinieneś odzyskać samojezdny moduł zasilający. To wielki akumulator na kółka, który powinien posłużyć się również za środek transportu w drodze powrotnej. Cel podstawowy, odnaleźć i uwolnić Lizę Brown. Cel dodatkowy, odzyskać SMZ i ewakuować się z nim z obozu bandytów. To nękanie górników na Terbonie jest o tyle niepokojące, że Spacon coś ukrywa. Tym samym się interesował Kortek. Tak więc to całe zamieszanie związane z tymi górnikami jest podejrzane. Już można się domyśleć, że najprawdopodobniej znaleźli chrom, tylko się nie chcą do tego przyznać. To jest najprawdopodobniejsze, tak na logiczne wyjaśnienie. Chyba nie zbijacie kokosów pracując tutaj. Nie narzekamy. Mamy dobrą umowę ze Spaconem. Wydobywamy dla nich monocyt. Wierdzimy też w poszukiwaniu chromu. Obyśmy wkrótce coś znaleźli, bo wciąż spłacamy sprzęt. Czemu pracujecie dla Spaconu? Podpisaliśmy dobry kontrakt. I wydają się być uczciwi. Ja nie wierzę w uczciwe korporacje. Daleko jeszcze? Nie, blisko, za tymi wzgórzami. Wysadź mnie tutaj, spróbuję ich zaskoczyć. A wysadź mnie tutaj, to znaczy zatrzymaj się, wysiadam. Nie martw się, przywiozę ci córkę całą i zdrową. Gdyby coś jej się stało, nigdy bym sobie tego nie darował. Jej matka poświęciła dla nas wszystko. Nic jej nie będzie. Czekaj, weź te ładunki wybuchowe. Używamy ich w kopalniach. Możesz wysadzić tym górę. Może ci się przydadzą. Dzięki. Powodzenia. W porządeczku, zaczynamy ze śrutówką. Logan, przyjrzałam się dokładnie okolicy. Obóz jest strzeżony jak gmach protektoratu. Widzę kilka walkerów. Odradzam ci frontalny atak. Spróbuję małej dywersji. Znajdź budynek w południowo-zachodniej części obozu. Wygląda na coś w rodzaju magazynu. Nie jest specjalnie strzeżony. Wysadź go w powietrze, a założę się, że odwróci to uwagę strażników od centrum obozu. Jak się tam dostanę? W górze rzeki jest brud. Możesz spróbować tamtędy. Jest ryzyko, jest zabawa. I to mi się podoba. Jest ryzyko, jest zabawa i jest nowy implant, ale to wszystko w następnym odcineczku. Tymczasem trzymajcie się, see ya. Do następnego odcineczka z Chrome.